Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 3. Ja jestem Sarge i pojeździmy sobie dzisiaj po mieście, do którego trafiliśmy ostatnio. Jesteśmy tuż przed miasteczkiem festiwalowym Surfers Paradise. Tutaj mieliśmy okazję to ostatnio zbudować, więc już jak widzicie sporo kibiców się zebrało dookoła. Całkiem możliwe, że będziemy mieli okazję wziąć udział w paru wyścigach, w których będziemy musieli pokierować klasycznym muscle carem, tym razem będzie to Dodge Charger z 1969 roku. Ale najpierw wybierzmy sobie zawody, w których chcielibyśmy wziąć udział. Znaczy tak, są tutaj oczywiście nieodkryte trasy, ale mamy również jakąś nieodkrytą pokazówkę, więc zobaczymy, cóż to będzie. Nie wiem, czy to już mi się oznacza. Tak, jak najbardziej. Teraz zobaczymy, cóż to takiego. Bo dopiero dopóki tego nie odkryjemy, to się nie dowiemy. Tak jak myślałem, jest to radar. A skoro jest to radar, to wypadałoby się trochę rozpędzić. Zabrakło mi w ogóle punktów, znaczy zabrakło mi prędkości do jakiejkolwiek nagrody. Ale może zamiast się teraz rozpędzać do tego, to może byśmy pojechali sobie na wyścig ewentualnie, który najbliższy jest tutaj, więc może od tego sobie zaczniemy, a przez radar przejdziemy innym razem, jak będziemy mieli okazję. Zresztą, no też, tutaj akurat po tym Dodge'u nie możemy oczekiwać rozwijania jakichś nadmiernych prędkości. Tutaj idealnie by się przydał Audi, którym ostatnio jechałem. No ale niestety już zmieniliśmy ten samochód. Wiadomo, na różne wyzwania potrzebujemy innego auta, jakby nie patrzeć. W ogóle chcę jedną rzecz jeszcze zmienić, mianowicie wyłączyć tego GPS-a, żebyśmy go nie słyszeli. To samo może z DJ-em radiowym, bo to mi tylko zagłusza moje własne myśli. I teraz będzie się znacznie przyjemniej jechało. Przez cały czas będziemy mieli po prostu muzykę. Skonfiguruj zawody, Surfers Paradise, trasa 3 mosty. Zapowiada się ciekawie. Proszę, mamy tutaj jeszcze rywale. Najpierw sobie włączmy ten wyścig pokazowy. Hey, Big Boss. Glad you and your friends are enjoying the races we've set up. But this is your festival. We take orders from you. So, let's talk about Horizon Blueprint. O właśnie, i tutaj, jako że jesteśmy bossem festiwalu, to będziemy mogli zaprojektować własny wyścig pokazowy. To jest ciekawa rzecz. With Blueprint, you decide where and how fast. Set race conditions, number of laps, car themes and categories, and then run your events your way with your friends. Each theme contains a group of cars carefully selected and balanced for your events. Want to race rally classics, Chevrolets, Italian manufactured cars? Take a look through and see what you think. No proszę, jak fajnie, więc na początek wybieramy sobie typ zawodów. Akurat tutaj mamy dostosowane typy pod nasz aktualny pojazd, czyli na przykład możemy sobie zrobić wyścig, w którym zmierzą się samochody marki Dodge i Chevrolet, więc to by też pasowało. Ewentualnie, tak jak mówiłem, klasyczne muscle cary lub też pojazdy z lat 60. ubiegłego wieku. To wszystko tutaj pasuje. Tutaj z kolei amerykańskie marki. Ale oprócz tego mamy jeszcze inny dział. Czyli wszystko tak naprawdę, co możemy sobie wybrać, różne rodzaje zawodów według różnych wymagań. Możecie sobie teraz tak zobaczyć na szybko, co my tutaj mamy do dyspozycji. Więc fajnie, to że właśnie teraz jesteśmy bossem tego festiwalu, to możemy sami decydować o wielu sprawach i to powoduje, że mamy niejako większą władzę nad tym wszystkim, co tutaj się dzieje, niż w poprzednich dwóch częściach Forzy Horizon. Jeszcze wyścig specjalny Horizon. No proszę. To jest tego więcej niż myślałem. O kurde. Aha, bo to dobra. Tam było według typu. Tutaj według dekady. No dobra, czyli jest tego pełno. Tutaj na przykład, że tylko samochody z określonych krajów. Tutaj według producenta. I jeszcze jakieś ograniczenia samochodu użytkownika. Aha, czyli po prostu ja wybieram maksymalnie 50 samochodów, które będą dopuszczone do zawodów, czyli konkretne auta. To fajnie, naprawdę fajnie, ale my sobie weźmiemy tutaj te muscle cary, myślę, klasyczne. To będzie bardzo fajnie pasować.
akurat jeden właśnie pojazd, który mam w tym momencie i ogólnie 22 takie samochody dostępne w salonie i możemy te samochody pokazać. Więc proszę bardzo, oto klasyczne muscle cary, które macie dostępne w tej grze. Prawdopodobnie wszystkie, z tego co tutaj zrozumiałem. Wraz z cenami, wraz z osiągami. No jest tego troszeczkę, tak jak było napisane, 22 sztuki najprawdopodobniej. Więc te pojazdy będą mogły brać udział w tych zawodach. Wybieramy sobie to. Ustawienia wyścigu. Here you'll set details like weather, time of day or number of laps in circuit races. A no właśnie, liczba okrążeń. 1, 2, 3. Ile maksymalnie może być? No, może być tego sporo. Ciekawe, ciekawi mnie, ile właśnie maksymalnie można ustawić. 50 okrążeń. No dobra. Ja sobie ustawiłem, myślę, 3 okrążenia. Tryb pogody, pory dnia bieżąca, czyli bez zmian. Albo ustawić sobie konkretną pogodę. Mamy świt, wschód słońca, poranek, wczesne popołudnie, późne popołudnie, zachód słońca, wieczór, wcześnie w nocy, późno w nocy. Myślę, że jeszcze o świcie nie jechaliśmy chyba, więc możemy sobie ustawić. Pogoda, słonecznie, słonecznie po deszczu, zachmurzenie, zachmurzenie po deszczu, pochmurno, mrzawka i ulewa, mgła do tego wszystkiego. O kurde, to będziemy mieli okazję sporo sobie rzeczy sprawdzić. Na razie chcę słoneczną pogodę, bo chcę zobaczyć, jak świt wygląda właśnie w takiej formie. I postęp czasu, ruchomy stały. Dobra, myślę, że sobie możemy to tak ustawić. Potwierdź. Now give your event a name. I know it helps with PR, but it's more than that. A work of art needs a title. Okej, czyli możemy jeszcze nazwę sobie wybrać, ale szczerze mówiąc nie wiem do końca, jak będą wyglądały te zawody. Na razie zostawmy, trasa 3 mosty. Perfect. Time to publish. Hit the button and we'll get started. Aha, czyli od razu możemy to stworzyć. Czemu kontroler odłączony? Co jest grane? Problemy techniczne mamy. Mam nadzieję, że już mi się nie odłączy ponownie. Dobra, no myślę, że zostawimy tą nazwę, bo też nie wiem do końca, jak będzie ten wyścig wyglądał akurat. All done. Now just select your event flyer and we'll get to racing. Aha, no i tak się składa, że było to praktycznie identyczne do tego, co tutaj już gra nam stworzyła. Więc zbytnio unikalnych zawodów nie stworzyłem, aczkolwiek przynajmniej ta pogoda może się różnić od tego, co było tutaj ustawione. Możemy sobie zresztą sprawdzić. Tutaj był poranek, a u mnie świt. Dobra, nie ma jakiejś dużej różnicy. Tu były dwa okrążenia, więc mój wyścig będzie dłuższy. No dobra, ustawimy to sobie. W przyszłości jeszcze się możemy pobawić po prostu innymi rodzajami. Tutaj widzicie, że jest jeszcze więcej tego wszystkiego do wyboru. Aha, bo już tutaj wracam na moje, tak? Nie, to są jeszcze jakieś inne, kurde. Tu się dopiero kończy. No dobra. Powróćmy w takim razie. A, rozumiem, patrzcie. Tutaj przez Festival Horizon, tutaj przez innych graczy mamy z kolei utworzone zawody. No to jest fajne też. O kurde. Czyli różni gracze ustawiają sobie zawody i możemy wziąć w nich udział później. Do wyboru, do koloru. No ja wezmę te, które ja stworzyłem. Niezbyt wyszukany, ale okej. I bierzemy tego Dodge'a Chargera. No i przejedziemy się. Synchronizowanie drivatarów. Kurde, to daje naprawdę spore możliwości. Znaczy, może to jest taka zmiana kosmetyczna. Nie robiąca jakiejś wielkiej rewolucji, ale fajna rzecz, podoba mi się. Okej, okay, o świcie też jeszcze będą światła, patrzcie, jest jeszcze dość ciemno nadal. No, chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczmy, jakie autka staną na starcie. Charger Daytona. Mamy oczywiście Chevroleta Corvette. Dobra. Możemy w takim razie rozpoczynać zawody. No to ruszamy. W tle przegrywa nam radio Vagrant, czyli te rockowe brzmienia. Tym razem dla odmiany. Ostatnio sobie to radyjko dołączyłem. Ale patrzcie, moje auto tutaj troszkę nie domaga, jeśli chodzi o przyspieszenie.
Brakuje mu odrobiny mocy jednak. Przydałby się tutaj jakiś tuning w takim razie, chociaż z drugiej strony ja na razie na początku nie za bardzo lubię właśnie korzystać z tego tuningu, bo widzę, że bardzo często są zmieniane te wymagania w poszczególnych zawodach i co sobie stuninguje jakieś auto, to zaraz później mamy informację, że jakieś inne samochody są nam potrzebne do kolejnych zawodów. Więc póki co czekam, aż to się troszeczkę unormuje i w tuning pobawimy się za jakiś czas. Póki co staram się tutaj przebijać jak najbardziej do przodu. Muszę wam powiedzieć, że to jest oczywiste, ale w przypadku gry zręcznościowej nie zawsze. Mianowicie naprawdę inaczej się jedzie takim klasycznym muscle carem niż w porównaniu do tego, co miałem do tej pory w przypadku innych pojazdów. Zdecydowanie inaczej trzeba wchodzić w zakręty, inaczej hamować, bo taki samochód łatwiej wpada w poślizg, jeśli popełnimy jakiś błąd. I to się później może na nas zemścić. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda od środka w trakcie jazdy. Rockowa muzyczka w tle, to co lubię, aczkolwiek już wspominałem wcześniej i będę nadal przy tym obstawał, że jednak bardziej pasuje mi do klimatu Forcy Horizon taka muzyka elektroniczna. Tutaj zdecydowanie jakoś to bardziej pasuje do tego klimatu po prostu moim zdaniem, ale każdy może mieć oczywiście inne zdanie. Najważniejsze, że twórcy postarali się o to, aby była ta ścieżka dźwiękowa odpowiednio zróżnicowana i aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A w dodatku trzeba też przyznać, że nawet twórcy nie zapomnieli o fanach muzyki klasycznej, więc to już samo mówi za siebie tutaj. Nie ma żadnego problemu, żeby sobie pojechać przy akompaniamencie Beethovena chociażby. No ale ja tu zdecydowanie preferuję innego rodzaju muzykę w przypadku tej gry. Dobra, rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Ten wyścig już normalnie by się zaczął, znaczy skończył, gdybym wcześniej sobie wybrał te zawody przygotowane chociażby przez twórców. Ale jako, że sobie trochę zawody wydłużyłem, to mamy inną sprawę. No i powiem wam, że fajnie się jeździ o świcie. Ciekawa sprawa jest z tym, że właśnie po jednej stronie jeszcze widzimy, że jest ciemno, po drugiej już tam zaczyna wyglądać gdzieś słoneczko na horyzoncie i dzięki temu jest jaśniej. I troszkę mamy taki kontrast, kiedy jedziemy w jedną stronę. Oj, nie wiem, czy nie przesadziłem tutaj na tym zakręcie. Zdecydowanie przesadziłem. Ale może już nie będziemy cofać. W ogóle jeszcze przy takiej kamerze nie miałem okazji pojechać na nagraniu, więc też to nadróbmy. Kurde, tutaj mnie przeciwnik próbuje wyprzedzać, muszę uważać trochę. Bo jak to dalej pójdzie, to na koniec jeszcze to przegramy, a tego bym nie chciał, zdecydowanie. Dobra, przede mną ostatni zakręt w lewo. Jeśli dobrze tylko w ten zakręt wejdę, to będę miał wygraną w kieszeni. No i tutaj już chyba nic się absolutnie nie może zmienić. Tak jest. Będzie kolejne zwycięstwo, więc kończymy to. There's my ace driver. Proud of you, boss. Bardzo mi miło. Kontynuujemy. I poprosimy o wygrane. Więc widzicie, ja też ostatnio, całkiem niedawno mówiłem o tej premii za zespół, że on tutaj jest, ta premia jest niewielka, ale trzeba pamiętać o tym, że zespół zarabia głównie wtedy, kiedy my nie gramy, bo wtedy bierze udział w wielu wyścigach i wtedy właśnie w iluś tam tysiącach nawet idą te zarabiane kredyty. Więc to, co akurat tutaj dostajemy za zespół, to jest naprawdę niewielka część tego. No i mamy już piąty poziom doświadczenia. Za chwilę wylosujemy znowu coś ciekawego, mam nadzieję. Niestety po raz kolejny jest to niezależne ode mnie, co ja tutaj wylosuję. Tam trzy auta przeleciały i jeszcze, kurde, mieliśmy czwarty wózek, ale i tak 100 tysięcy kredytów to jest naprawdę świetna nagroda. Można się tylko cieszyć.
just got off the phone with the Horizon people. I'm this close to getting our next stage greenlit. I just need to show them bigger attendance numbers. Can you help me out? Tak jest, czyli pewnie jak wygramy kolejne wyścigi tutaj, to uda się znowu odpowiednią liczbę kibiców zgromadzić i wtedy będziemy to coraz bardziej rozbudowywać. No już się nie mogę doczekać. Z czasem będziemy się zresztą przenosić na kolejne tereny. Tutaj jest ciągle ten radar. 314 km na godzinę na 3 gwiazdki. No tutaj naprawdę potrzeba mocnego auta. Mój muscle car klasyczny to maksymalnie na jedną gwiazdkę będzie mógł sobie pozwolić i to przy dużym przyspieszeniu. Przy dużym rozpędzeniu się. Tutaj zobaczmy, nie wiem czy to nie będzie kolejna... Hey big boss, there's a driver who's got a bit of a following. It might be worth bringing them into your lineup. Czyli patrzcie. I've marked their position on your map. Czyli tutaj możemy kolejnego drivatara zatrudnić, jeśli tutaj po niego podjadę. No myślę, że to innym razem się tym zajmiemy, bo ten odcinek chciałem jednak poświęcić na miasto, więc nie będziemy się na razie z niego ruszać. Zostawimy to na inny raz. I teraz tak, dojadę sobie właśnie do tamtej pokazówki, zobaczymy cóż to będzie. Aczkolwiek nie wiem właśnie, czy to nie będzie kolejna lista życzeń. Zaraz zresztą się przekonamy. I jako, że miałem ten świt w trakcie wyścigu, to tutaj nadal jest ten świt również w otwartym świecie. Więc ta pora dnia oczywiście przechodzi. No i tak jest. To będzie kolejna lista życzeń, już widzę. Poziom trudności łatwy. Oczywiście zajmiemy się tym. Przy okazji inny wózek do dyspozycji. Driftuj nocną porą w samochodzie Nissan GT-R 17. O kurde. No dobra. Czas na drifting, co? Zaprezentuj umiejętność drifting lub drifting na hamulcu. Okej. Zobaczymy jak nam pójdzie. Najpierw się w ogóle muszę rozpędzić, żeby móc w ogóle coś tutaj zaprezentować. To na razie zdecydowanie jeszcze nie jest to. Ale rozumiem, że wystarczy po prostu... Oj. Wystarczy określoną ilość chyba tych driftów wykonać tylko. Nie musimy się skupiać na wyniku punktowym, więc zaraz zobaczymy. Chyba tak, chyba właśnie o to chodzi, więc... Nie będziemy się teraz jakoś bardzo skupiać na tym, żeby to były jakieś długie drifty. Tylko właśnie trzeba tą liczbę osiągnąć 25. Mamy na razie 8. No ale tutaj już zupełnie inaczej też mi się, kurde, jedzie. Zupełnie inne uczucie, kurde, kiedy mamy nowoczesny samochód w porównaniu do takiego klasyka, jak tamten Dodge Charger. Kurde, nie za bardzo mi pasują te... Ojejku, no. Nie za bardzo mi pasują te zakręty o 90 stopni, które tutaj występują w nadmiernej ilości. Tutaj już będzie trochę lepiej. Nie, zdecydowanie ze zbyt dużą prędkością do tego podchodzę. Jeszcze muszę oczywiście ten drifting ogarnąć. To dopiero moje pierwsze kroki z tym w tej grze. Więc wiadomo, że nie ma co liczyć na cuda. Ale jak będziemy grać, to będzie nam to szło coraz to lepiej. Zresztą już pomijam fakt, że z czasem, jeśli będziemy chcieli naprawdę rekordowe jakieś wyniki osiągać, to będę musiał dbać też o to, żeby sobie auto ustawić pod drift. To też wiadomo, że w takich standardowych ustawieniach zbytnio poszaleć nie możemy. Ale i tak jest całkiem przyjemnie. Jeszcze dwa punkciki, a to akurat końcówka czasu, kurczę. Bo ja tak sobie na luzie tutaj jeżdżę. Dobra, wykonałeś 25 umiejętności. Ja tak sobie na luzie jeździłem, a nie zwracałem uwagi na czas w ogóle. Zatem mamy nagrody. No i dobra.
pora się zatem zabrać za coś nowego. No to fajnie, bo myślałem, że po raz kolejny w tej liście życzeń będziemy mieli znowu do przejechania jakiś obszar w określonym czasie. No ale oczywiście pamiętamy, że tutaj mamy różne wyzwania. I w tym przypadku był to akurat drifting właśnie. Dobra, jako że kolejna lista życzeń ukończona, to możemy ruszać dalej. Teraz właśnie zajrzałbym tutaj na kolejną nieodkrytą trasę. Przejedziemy się. Rozumiem, że kolejny raz muscle carem pewnie, chociaż no to jeszcze będziemy mogli ewentualnie być może sobie zmienić. Właśnie jestem ciekaw, czy za każdym razem będziemy mogli projektować te zawody, czy tylko w niektórych przypadkach. Myślę, że za każdym razem spokojnie, ale to się jeszcze zaraz przekonamy. Bo właśnie będziemy mogli sobie wybierać ewentualnie zawody innych graczy, jakieś inne wymagania. This one's a sprint. Point A to point B on sealed roads. Go get 'em. Czyli pora na sprint tym razem. Okej. Okay. I patrzcie, faktycznie. Tutaj mamy akurat stworzone przez twórców, oprócz tego możemy stworzyć własne lub wziąć udział w tych tworzonych przez innych graczy, więc... Nie wiem, czy sobie właśnie ewentualnie z tego nie skorzystać. Samochody mogące wziąć udział. Wyścig pokazowy. 6 km. Zobaczmy, na przykład tutaj. Tylko, że tu już mamy do czynienia z nowszymi samochodami. I właśnie, akurat nie mam takiego dostępnego. Znaczy, oczywiście możemy kupić jakieś auto w salonie. Ale póki co bym się jeszcze skupił na tym, co mam w tym momencie ewentualnie. A tutaj na przykład mamy właśnie samochody z lat 60., więc jeszcze pojedziemy sobie tym Dodge'em Chargerem. Skoro go kupiliśmy, to też trochę wykorzystać ten fakt, że możemy sobie nim pojeździć, bo pewnie nie będzie ostatecznie tak zbyt wielu okazji, żeby sobie klasykami pojeździć, już nie mówię, że podriftować. Dobra, mamy autka, z którymi się będziemy dzisiaj mierzyć. Wyścig pokazowy, sprint przez miasto. Zobaczmy jeszcze raz, pozycje startowe. Lotus Cortina, Aston Martin DB5, Ford Mustang z 69. Dobra, jedziemy w takim razie. I znowu to przyspieszenie jednak nie przystaje do tego, co mogą zaprezentować moi rywale. Czy też nie jest tak źle, ale patrzcie, teraz chyba mamy ten wyścig tuż po deszczu, bo widać na jezdni, że jest sporo wody i automatycznie dużo, dużo ciężej się jeszcze jedzie. No tak, to zdecydowanie tutaj muszę uważać na te poślizgi, bo to jest rzecz najbardziej zdradliwa w przypadku tych klasycznych muscle carów. Dobra, zmienię może na inną stację radiową, na przykład te Future Classic, czyli też tą stację, którą sobie ostatnio dodałem do mojej listy. Tutaj uwaga. Spróbujemy tych za chwilę wziąć. Jest jeden. I teraz drugi szybko, ale już za bardzo opóźniłem hamowanie. Dobra, no i przede mną ostatnia, raczej czołowa trójka. Postęp w wyścigu niecałe 40%, no jest jeszcze trochę czasu, żeby przebić się na czołowe miejsce. Tutaj jakie fajne widoczki, wieżowce dookoła. Dobra, uwaga. Przechodzimy na drugą pozycję i jeszcze jeden przede mną.
Fajnie się jeździ, kurde, też tutaj po tym mieście, naprawdę. Brakowało mi tego na samym początku gry. Chociaż, kurde, no też to jest za dużo powiedziane, że brakowało mi tego, bo oczywiście, że mi się też dobrze jeździ po bezdrożach. To jest wręcz taki atut przecież Forcy Horizon, że mamy ten otwarty świat, ale dobre urozmaicenie nigdy nie jest złe. Fajnie, że twórcy już na samym początku nam właśnie... Zresztą to już mówiłem od samego startu tej gry, że od początku twórcy nam dają jakieś możliwości do sprawdzenia, czy to kolejne auta, którymi możemy się przejechać, czy to właśnie inne miejscówki, przez które jakaś trasa przejeżdża. Nie wiem, czy nie ominąłem tego. A właśnie, ominąłem punkt kontrolny. Trzeba przynajmniej przebić się przez ten checkpoint w ten sposób i wtedy będzie to zaliczone. A jeśli przejedziemy chociaż odrobinkę obok, no to niestety, ale musimy to powtarzać. No i tu już do samego końca droga. Teraz przynajmniej mogę trochę prędkości rozwinąć, ale widzicie, trochę ponad 200 km na godzinę. Już niewiele więcej bym tutaj był w stanie wycisnąć z tego auta w tej formie. No ja też jak najbardziej chcę oglądać tylko takie występy, więc będziemy się starać nadal. Nagrody. Do podsumowania oczywiście troszkę będziemy sobie przyspieszać, żeby też nie tracić na to zbyt dużo czasu. I znowu kolejne losowanie. Będzie w końcu auto, kurde, tam była Ultima GTR, aj. Ale w sumie to te nagrody pieniężne, dzięki też przepustce VIP, mam naprawdę wysokie, więc to też są dobre losowania. Nagrody kibiców. Kolejna rozbudowa festiwalu gotowa, wiedzieliście to? Świetna rzecz. Hey big boss, that's it, no more fans. We're done. Kidding, keep them coming. We'll keep expanding. No właśnie, wyznacz trasę do miasteczka festiwalowego. Po raz kolejny możemy sobie to ulepszyć. My uniquely tuned automotive psychic senses are telling me that there is an abandoned classic nearby. Or maybe I just heard a rumor. You know, either way. Super, no to jeszcze zapomniany klasyk dodatkowo do odnalezienia. Dobra, to tym wszystkim będziemy się w takim razie zajmować w następnym odcinku, bo znowu kolejne nowe rzeczy są do sprawdzenia. Znaczy nie tyle nowe, bo oczywiście były one już w poprzednich częściach, ale jeszcze nowe jakieś rzeczy, których nie prezentowałem wam właśnie w Forcy Horizon 3. Więc tym wszystkim będziemy się bawić w najbliższym czasie. Już teraz was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, a póki co będę się już z wami żegnał. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę. Do usłyszenia!